Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz one srogość, którą śmiało z przyrodzenia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Około godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam uczniów mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował ją na trzcinie i dał mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw. Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Zanim usta konającego Chrystusa zamilkły po śmierci na krzyżu, spragnionymi wargami z głębi udręczonego serca wypowiedział ostatnich 7 słów. Jest w nich przebaczenie, obietnica i nagroda, testament, cicha skarga, pragnienie, stwierdzenie, że dzieło zlecone zostało wykonane i modlitwa oddania się w ręce Ojca. Chociaż wszystkie razem stanowią w pewnym sensie streszczenie posłannictwa Jezusa, warto, ażebyśmy w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu, kiedy spoglądamy na krzyż, jeszcze raz rozważyli sobie każde z osobna. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W słowie tym zawiera się przebaczenie. Jezus nie tylko przebacza, ale prosi Ojca o przebaczenie tym, którzy zgotowali mu taki los. Prośba jest jednocześnie modlitwą, której treścią jest przebaczenie za grzechy tym, którzy krzywdząc nie mają pełnej świadomości tego, co czynią. Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Pan Jezus uświadamia raz jeszcze, że przyszedł dla ludzi, dla człowieka. Jezus wysłuchuje prośby Łotra, obiecuje mu raj. Przypomina, że ponad ludzkim sądem jest sąd Boga, a ten nie został jeszcze dokonany. Ostateczny wyrok jeszcze nie wydany, dlatego nie wolno nam bluźnić i do okrutnych grzechów dodawać jeszcze grzech bluźnierstwa. Chrystusie, Synu Boga.
spójrz proszę na ziemię. Niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Jest to ostatnie polecenie Jezusa. Można by powiedzieć akt adopcji. Testamentalną wolą Jezusa w godzinie Jego śmierci było, aby Maryja stała się matką wszystkich Jego uczniów, a wszyscy uczniowie Jezusa otrzymali w niej swoją matkę. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jest to cytat z psalmu 22, którego słowa niewątpliwie wyrażają uczucia opuszczenia i bólu. Chrystus chce być po ludzku solidarny z każdym cierpiącym człowiekiem. Wypowiada jednak te słowa z synowskim oddaniem i ufnością jako modlitwę. Zakończenie cytowanego psalmu i jego cały kontekst stanowią hymn wyzwolenia, zwiastowanie zbawienia danego wszystkim od Boga. Pragnę. Tym słowem konający Jezus znów nawiązał do psalmów 22 i 69, których autor pod natchnieniem Ducha Świętego zapowiadał mękę Mesjasza. Chrystus z godną podziwu pokorą pragnął wypełnić wolę Ojca aż do śmierci. Jezus pragnął cierpienia z powodu nas i dla nas. Pragnął, by wszyscy ludzie przyjęli Jego miłość i nią żyli. Pragnął naszego zbawienia. Wykonało się. Jezus do ostatniej chwili zachował pełną świadomość, a wyrazem jej było całkowite wypełnienie woli Ojca. Ofiara, którą zapowiedział podczas ostatniej wieczerzy, ciało za was wydane, krew za was wylana na odpuszczenie grzechów, w tym momencie wypełniła się treścią. Został wypity kielich, który nie miał być odjęty, dokonana ofiara za zbawienie świata, pokonany grzech, śmierć zwyciężona. Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego. Znów nawiązując do psalmu, tym razem 31, wyraża synowską ufność wobec Boga. Człowiek dotknięty nieszczęściem, oddając swoją duszę w ręce Boga, może być pewny, że pospieszy on z ratunkiem nie ze względu na cierpienie człowieka, ale przede wszystkim przez wzgląd na swoje ojcostwo. Słowa te kryją w sobie również myśl o zmartwychwstaniu. Pan Jezus przypomina nam, że śmierć nie jest tylko rozłączeniem duszy od ciała, końcem ludzkiej egzystencji, ale powrotem do życia, nie jest jego kresem, lecz dopełnieniem. Te 7 słów Jezus skierował do każdego człowieka. Mają żyć w nas, w naszym życiu. Mają nas przygotować na godzinę naszej śmierci, a po niej będą wiecznym początkiem. Szczęść Boże! Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu, drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy szkoły, zbliżają się radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to dla nas czas pełen nadziei, radości, pełen optymizmu. Każe nam być tymi, którzy zwiastują Zmartwychwstałego Pana w swoim środowisku. Niech ten czas napełni Was uśmiechem, ale również umiejcie się tym uśmiechem dzielić z innymi, niosąc im nadzieję, wsparcie, życzliwość. Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam wszystkiego to, co najlepsze. Dużo optymizmu, radości, zdrowia, wszelkich potrzebnych łask, darów i to, aby Pan Bóg błogosławił Wam w każdej chwili Waszego życia. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna po
wesoł z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.